I głosowanie odrzucenia wniosku, odrzucenia pierwszym czytaniu tej uchwały w sprawie zamiaru likwidacji przeprowadzenia nr 104, numer 1102. Pani Magdalena Lasa, pan Janusz Pająk, pan Krzysztof Durek, za, pan Jerzy Fedorowicz, pani Grażyna Piałkowska, przeciw, pan Jerzy Fidliger, nie obecny. Pan Bartłomiej Garda? Tym razem przeciw. Nie ma takiej formy. Przeciw. Pan Mirosław Gwiazdka? Nie. Pan Teodorosow? Nie. Pan Andrzej Hagarek? Przeciw. Pan Marek Ochanowa? Przeciw. Pani Małgorzata Janusz? Przeciw. Pan Dominik Gwiazdkowicz? Przeciw. Pan Adam Kalisza? Za. Pan Mirosław Kapuściński? Za. Pan Rafał Komarewicz? Przeciw. Pan Bolesław Kosiel? Za. Pan Bogusław Kosiłek? Przeciw. Pani Teodorza Marszewska? Przeciw. Pan Adam Michał? Przeciw. Pani Anna Boczek? Przeciw. Pani Barbara Nowak? Za. Katarzyna, pani Katarzyna Paweł? Przeciw. Pan Robert Pajzor? Przeciw. Pani Marta Zapana? Przeciw. Pan Zbigniew Kierny? Za. Pan Paweł Mityczy? Przeciw. Pan Józef Kim? Za. Pan Edward Kolewski? Za. Pani Anna Prokop-Staszewska? Przeciw. Pan Paweł Mityczy? Przeciw. Pan Stanisław Rechał? Za. Pan Bogdan Słow? Przeciw. Przeciw. Pan Jerzy Solik? Przeciw. Dziękuję za pierwszą zabawę. Pan Grzegorz Stawek? Przeciw. Dziękuję za pierwszą zabawę. Pan Paweł Tygalski? Przeciw. Pani Agata Zatara? Nie wiem. Za? Pan Tomasz Rudolf? Przeciw. Pan Paweł Węgrzyk? Przeciw. Pani Andrzejka Wojciechowska? Przeciw. Pan Wojciech Wojciechowski? Przeciw. Pan Jerzy Wojciechowicz? Przeciw. Pan Stanisław Jerzy? Przeciw. Stwierdzam, iż Rada nie przyjęła wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu uchwały. Ustala termin aż do poprawek 20 stycznia dnia 15, ostateczne termin wdrożenia poprawek 29 stycznia do 15. To by było chyba na tyle. Bardzo proszę jeszcze. Możemy się wypowiedzieć. Jeszcze mamy stycznia. Jest świnka do płacenia.